Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, Nawiasalec. Siemaneczko, z tej strony, i witamy was troszkę to innym miejscu niż zawsze. Witamy was w samochodzie. Jest to Kangur, łapacz Pokemonów. Witam was w Pokemon Go, w takiej troszkę naszej edycji, wydaniu. Zapraszam na pierwszy odcineczek do Brączka. A ja witam was dzisiaj w pierwszym odcineczku, który zaczynam u siebie na kanale. Już wam tutaj pokazuję. Kurde, zniknął mi ten jeden żółty, nie? Jest to najlepszy spawn w Bytowie, zapraszam na sklep na Rozdrożu. To nie jest w Bytowie. To już poza Bytowem. O ty, 190, siny jestem. Początek już bardzo emocjonujący, można powiedzieć. Zacząłem od 2 dni grać sobie w Pokemony. O kurde, nie dorzuciłem teraz pierwszego. Dobra, zacząłem, no trzeci dzień dzisiaj jest, już mamy ponad 10 level, Brączek też ma zajebiste Pokemony, już tam podbijanie wieży itp. To może się bawić. Ja na razie jeszcze czekam, dopiero jak wrócę do miasta wybiorę sobie tym jaki chcę, bo tutaj się jeszcze nie zabierałem. Za to mamy 189, super, to będzie mój najlepszy, chyba z tego gatunku Pokemon. 209, Clefairy, nie podeszłem, nie rzuciłem, on akurat robi unik. No kurde, dlaczego on akurat to robi? Dobra, czekajcie, możemy mu dać mu malinkę. Może to go zachęci jakoś do złapania. Naprawdę, ile powiem ma? Wam 209. O kurwa, tyle nawet nie. Powiem wam, że gra jest świetna, wyciągła nas z domu. To jest bardzo ciężko. Bo wolę siedział cały dzień w domu. Nie, no nie chciał nigdzie wychodzić. Jo. To tylko potrafią dziewczyny i Pokemony. Nie no, żartuję. Ogólnie gra jest naprawdę świetna, dużo ludzi wreszcie zaczęło się ruszać. Widać to w mieście. Ludzie wychodzą na miasto szukać sobie Pokemonów. Dobrze, zdrowy tryb życia się przyda. Ej, no poznikały mi Pokemony, ty. A u ciebie? Mam tylko 2 teraz. Ten jeszcze. O, a faktycznie pojawił się, dobrze, że Brączka Widlo. Ile? 71, wow, no najlepszy chyba, nie? Jeszcze mi rogiem wyjebał tego Pokemona. No czemu nie trafiony jest? Dobra, jest kwit. Kurwa, mnie uciekł, ty. Bania została zasadzona. Transformację sobie łożę Widla, zrobimy do Kakuny, tak? I później z Kakuny. Ej, a ten zielony to co to jest? Taki jak Will podobny? Caterpie. Caterpie co jest? Nie wiem. Robimy? Bo ja mam. No to rób. Możemy sprawdzić transformację, naprawdę zbierajcie wszystko co się da, później sobie to wymieniacie. Naprawdę przydatna rzecz, szukamy Caterpie, jest 87, na razie nie mam lepszego. Evolate, możemy zrobić. Albo power up damy. Kurwa, nie mogę nic ewoluować chyba. Będzie 92, ok. Ewoluujemy go. Będę miał jeszcze... Ten Magikarp, nie? No. To jest chyba jakiś Pokemon taki, wiesz. Dobra, bardzo czekaj. Rzadki, zobacz. Daj. Do ewolucji trzeba 400 tego. No. Ja zobacz, już patrzymy u mnie co tu się ewoluuje i zaraz śmigamy sobie w miasto. Mam nadzieję... Wow, to jest to, ty! To zielone twoje, co ty chciałeś? Pokaż, co? To jest to. Megapod. No. To ty chciałeś, to wcześniej właśnie ewoluować dalej. Mam to Megapod. Ile to da? 98, ja pierdolę, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, także co, nie będziemy tutaj tracić czasu, lecimy sobie w miasto. Jeszcze przy wyjeździe ze sklepu Eevee'ego znaleźliśmy. Tutaj często szczególnie respią Pokemon. Bardzo często. Ile twój ma? Mój 72 tylko, niestety. Kurde, no tak sobie stanęliśmy tutaj. Dobra, go spróbuję szybko złapać. Dobra, u mnie się już łapie. Bolek już złapał. Ciekawe. A ja muszę dać mu malinkę, bo ja mam dobrego. No zaraz sobie jedziemy. Pach. Kurczę, powiem wam, że po wieczorze albo bardzo z rana fajnie, lepiej, o wiele lepiej się zbiera te Pokemony. Dobra, ja go złapałem. Mój miał 306 chyba, z tego co widziałem. To ładnie. Zaraz tam jak staniemy już będziemy mogli się normalnie pogadać, pokażę wam kilka fajnych rzeczy, może nie wiecie, a się dowiecie, tak to. Dobra, jedziemy sobie teraz w miasto, bo ten sklep mamy troszeczkę poza miastem. I zaraz widzimy się ponownie. Jadąc spokojnie przez miasto, mamy Goldena. Szkoda, że takiego słabego, bo lekko już nie zdąży. Chyba nie, bo ja tutaj prowadziłem, nie byłem przygotowany na nic takiego. Jesteśmy już w mieście ogólnie. Zaraz postaram gdzieś zostawić sobie auto i ruszyć troszeczkę w miasto. No tutaj pan troszeczkę nie... O, widzi tą panią. Zaraz postawiam samochód w sumie gdzieś na parkingu i spróbujemy coś pieszo nagrać. Ruszymy sobie trochę Pokespawnu, zwiedzimy, trochę przydałoby się Pokeboli znów plecak napełnić, bo byliśmy ostatnio w Łebie. Powiem wam, jak ktoś potrzebuje sobie plecak napełnić, to zapraszam do Łeby. O, czekajcie, tu jest taki do dupy zakręt. Ale jest, nie trafiłem w krawężnik. To zapraszam do Łeby, ja zakładając sobie konto w trakcie jazdy do Łeby. W połowie znaczy później w połowie już zwiedzania Łeby miałem pełny plecak. Pokespawnów jest co chwilkę.
I czekajcie, my tu sobie teraz będziemy szukali zaraz miejsca. Nie, tu nie, tutaj tam, gdzie wczoraj. Tam mamy takiego fajnego, lury tam najczęściej robimy. Wczoraj robiliśmy jednego, właśnie myśleliśmy, chcieliśmy dzisiaj kupić, tak? Ale nie wiem, czemu nie mogę zrealizować płatności i nie zrobimy tak, to byśmy zrobili lury. Na pewno by ludzie przyszli, bo wczoraj jak były, to właśnie ludzie tutaj szli. W lewo jedziemy. Trzy pokemony słabe, ale... Co prawda słabe, ale... Warto złapać, bo zawsze ten exp się przydaje. Ja zaraz wam powiem czemu właśnie, tylko muszę sobie stanąć, bo nie lubię tak prowadzić. No Boże, myślałem, że tego pana rozjedziesz. A, dobra, czekajcie, szukamy teraz miejsca, szukaj, niuchaj. Nawet nie zdążyłem, ja aparatu ten. My umieli wychodzić, a tu Drauzi się zrespił. Bączek, ty iść zapłać za parking, a ja będę go łapał. Ile my mamy? Może ty byś nagrał... Kurwa, 278. 219, ja pierdzielę. Jedną ręką będę rzucał. Nie, ciężko mi tak, bo nie ogarniam, czy aparat widzicie? Dostał banie. Łapiemy, idzie dobrze. Kurde, ale nam po raz piło tu pokemonów, zaraz mam nadzieję, że go złapię za pierwszym. Dobra, ja już go mam, a ty? Czekaj, ja też. Dobra, kwit. Słońce tu nie świeci, będzie idealnie, mi się wydaje, nagrywało. Mam nadzieję, że takie odcinki z pokemonów wam się spodobały. Wow, 219, wow, super. Level mam. Patrz, następny. 14. Ja naprawdę, co ja wbiłem level, ja mam prawie 10 level w 3 dni. Także jest kwit, 56 tylko, ale mówię, oj, sygnał straciłem. Ty tu graj, ja idę zapłacić za parking. Dobra, kwit. Ty, u mnie się sygnał stracił i pewnie będę musiał... O, widzicie? Ja mam drobne. Masz. Poczekaj, zobaczę, weź graj. Dobra, kwit. Czekajcie, ja już rzucam, łapiemy go, zaraz wam powiem, czemu warto łapać. Mamy kolejną banię. Mamy naszego PJ-a. Zaraz wam pokażę, tylko połapię te małe pokemony. Wczoraj właśnie tak ostatnio się zastanawialiśmy, po co to łapać, bo to takie główienko małe, jeszcze dużo pokeboli i na to traciliśmy strasznie. Ale wczoraj taką jedną rzecz rozkminiliśmy sobie, że te pokemony, patrzcie, bo już wiem, że na pewno mam lepszego od tego. Zostawiam sobie jakby z danego gatunku po jednym takim najlepszym pokemonie. Jego daję na transfer. Dzięki temu, o poczekajcie, zakręcę sobie. Najczęściej się lury robi, z racji tego, że są dwa blisko. Jest tutaj jakiś tam plac zabaw dla dzieci, piaskownica i w ogóle. I oprócz dzieci można tu spotkać naprawdę, widzicie tego psa co pobiegł? Można spotkać tu naprawdę multum ludzi z telefonami. Jak jest jakiś lur, coś w tym stylu, to naprawdę dużo ludzi tutaj przychodzi. Dobra, czekajcie, tu jeszcze ja widziałem, był jeszcze jeden pokemon, jest. No, Caterpie. Cześć, zapłaciłeś? Na ile, na godzinę? Nie wiem, przypadkowo chyba na dwie dałem. Dobra, chuj, po dwie połapiemy. Dobra, Brączek już idzie, ja już mam złapanego. Już wam pokazuję, o co mniej więcej z nimi chodzi właśnie. Wiem, że też na pewno Caterpie mogę nie mieć aż tak dobrego. Zaraz sobie może jakąś transformację zrobimy. Czekajcie, wezmę sobie tutaj coś w okolicy. Jak widzicie, mamy troszeczkę pokemonów. Idziemy i sprawdzamy, już wam mówię. Mamy tutaj PJ, jest 140, PJ 130, możemy wyrzucić. Tutaj wchodzicie na bok po prawej transfer i transferujecie sobie go. W zamian za niego dostajecie takie oto kulki. Te kulki są potrzebne. Tak? Będę ewoluował. O, patrzcie, Brączek właśnie robi ewolucję. Idealnie 50-50. Ja cię kręcę, pokaż tutaj, zobaczymy co to wyjdzie z niego. Ewolucja Drauzi. I właśnie te kulki są po to, aby ewoluować właśnie Pokemonu na, wiecie... To będzie hypno chyba. Chyba tak, żeby one się przeobraziły w kolejnego tego większego pokemona od ciebie. Czekajcie, jest jo, hypno. Ciekawe ile 500, obstawisz? 500. 570. Zaraz zobaczymy. No to jest ciężko spotkany pokemon, więc wiesz. 570. Patrz, blisko byłem. Dobra, a my sobie sprawdzamy. PJ-a będziemy mogli zaraz ewoluować. Nie, tak? Przyjąłem sobie go. Patrz, no to... 610. No właśnie, później jeszcze te punkty, które zbieracie, exp tak zwany, to wszystko to dostajecie, jest bardzo potrzebne, przepraszam. O, Eevee na pewno jest do wywalenia, bo go złapałem pod sklepem dzisiaj. Ja już mam go tam około 200 czy 300, także jest idealnie. Można go wywalić, czekajcie, kolejny Eevee, wyrzucimy go, zaraz lecimy sobie w miasto, poszukamy kolejnych pokemonów, bo jak widzieliście przed chwilą nam fajnie zrespiło tam co jechaliśmy, co Brączek mówił. Dobra, kwit, czekajcie, ja sobie też wywalam, to jest w sumie złapałem takie gówniane. Poczekaj, mam PJ-a, o, z PJ-a PJ powstał, a z PJ, nie mam jeszcze kolejnej ewolucji, z PJ potrzebuję ile ich? A nie, tego mogę już tylko ulepszać, jak sami widzicie, power up. Nie sprzedaję go. Czekajcie, moment. Nie, możemy spróbować. Ewoluować PJ-a, mam 140 PJ-a. Są lepsze? Są.
Może no poczekaj. No są ciężko nawet 200. No dobra, to poczekamy sobie. Dobra, to my lecimy dalej i widzimy się. Telefon nie ogarnę. No daj. Dobra, masz brączek swój. Mamy 5J, ale strasznie słaby, ty 50 tylko. Szczególniki mi robi tak, że pewnie stracimy troszeczkę rzeczy na niego. W mieście to wiecie, jak to będzie z dźwiękami. Tu coś puka, tu coś widzę. Nie widzę w ogóle. Chodźmy tu, chodź tu, chodź tu. W cień. Chodźmy w cień, no i ja mówię, ten pidziot to strasznie trudny do złapania. Dobre uniki robi. A ty pidziota łapiesz jeszcze? 190. A, no to ci opłaca. No dobra, ja mam pidziotto. 51 troszkę słaby, no ale trudno, do lepsze to... Spieprzył mi, trzeba iść to za pierwszym razem spieprzył. Nie wiem czy widać coś, a nie, widać coś, dobra. Ja już to mam, pidziotto. Jeszcze pidzieja sobie złapiemy? Chodź tak, ty. Tak będzie lepiej, w tą stronę jak się odwrócić telefonem. 138. Co? No i kwit. PJ. O ja, ty masz dobrego. Rzucić ci? Nie, rzucę. Poczekaj, ale bo nie, muniki, bo uniki no, robi. Uniki robi. No kurwa. Dobra, kwit. Co, ty złapałeś wszystko? Jo, ja już wszystko mam połapane, idziemy dalej. Czekaj, zobaczymy czy on pójdzie. Mam go. Czekaj, bo jeszcze jednego PJ będę miał. Dobra. Złap go. Czekaj, tego jeszcze złapię i... 89. Dobra, już mam połapane wszystko, ja sobie akurat robię te transfery. Dobra, to my idziemy wtedy dalej, co? Ogólnie tak sobie przechadzając się przez bytów, znaleźliśmy sobie pustą wieżę. Ktoś musiał ją podbić, ale niestety nie wstawił pokemonów. A Brączek będzie idealną ofiarą, żeby to zrobić, tak powiem. Za daleko jestem. Serio? No, musisz się ruszyć na plac zabaw. Dobra, to podejdziemy na chwilę. Może być ciężko widać, dlatego tu przyszliśmy w cień. Wstawić teraz Brączek swojego. Chodź po zjeżdżalnię w cień. Ogólnie to ten. Myślę, że jeszcze pójdziemy jak coś podbić dzisiaj. Bo Brączek naprawdę ma spoko pokemony. I za jakiegoś 1200-1300, no więcej nawet. Po 1700 możesz się brać. O, kwit. Na placu zabaw wieża, nie? Także no mówię teraz, nie zdziwcie się, jak u was w mieście można spotkać duże dzieci na placu zabaw. No i teraz... Patrz, przejęta przez niebieskie, widzisz? Pięknie. Ja jeszcze teamu mówię nie biorę, bo czekam aż wrócę do siebie do miasta. Wtedy może ktoś znajomy patrz. Będzie miał. Brawo. Brączek 788, super. Czerwone reklamy, ha, żartowałem. Ty możesz zakręcić. Pójdziemy sobie zakręcić, a co ty będziesz robił? Ty pójdziemy tam na dół. Jo, pójdziemy dołem, a co jest tam na dole? Nie wiem, zobaczymy. Nic tam nie ma, ale możemy iść. Wczoraj, co my tu znaleźliśmy? Wczoraj coś... Zobaczcie, bo auto jedzie. Wczoraj coś znaleźliśmy, dobra, ja sobie zakręcę, co tu mamy? Weź dajcie jeszcze. Kamień z herbem Bytowa, proszę bardzo. Jaki ładny. Dobra, kwit. To idziemy sobie na dół teraz, tak Mateusz? Idziemy dalej, no.